W dzisiejszym materiale nowy opening Miracle z sezonu 5. Jak wygląda i jakie skrywa w sobie tajemnice? Hej, witajcie, ja jestem Alhusi, zapraszam do oglądania. Informuję, że jeszcze dziś na moim kanale pojawią się dwa lub pojawiły się dwa materiały z omówienia odcinka Evolution oraz omówienia zwiastuna do odcinka Multiplication. Oczekujcie, a teraz wracamy do tematu. Moi drodzy, nowy opening sezonu 5, który zaszczycił nas swoją obecnością już przy emisji pierwszego odcinka o nazwie Evolution. I patrząc na niego, przyznam szczerze, że spodziewałem się ciut większej zmiany względem sezonu 4. Ogółem to początek z tego, co widzę w kwestii animacji, jak również samego dialogu Marnet, nie zmienił się nic a nic. Jest dokładnie taki sam jak ten z poprzedniego openingu, tylko można usłyszeć inny podkład muzyczny, a bardziej cały jego ton, który wskazuje tutaj na taki cięższy klimat a la rock, coś takiego. W każdym razie słychać gitarę, więc zapewne ma to jakoś podbudować emocje pod sam nowy sezon. Jeśli chodzi o prezentację przyjaciół z klasy Marinette, jak i również posiadaczy pozostałych Mirakuli ze szkatułki, tutaj scena też się nie zmieniła do czasu, gdy na ekran wjechał sam Monarch, który, uwaga, tutaj ma ten już oficjalny ostatni swój strój, w jakim będzie paradować przez cały sezon 5, oczywiście od jakiegoś tam odcinka. No i nie wygląda tak głupio jak przy założonych wszystkich Mirakulach. No ale mniejsze, tutaj również doskonale widzimy wszystkie pierścienie, jakie ma on na swoich palcach, plus ten jeden tajemniczy, taki mały, który raczej nie sugeruje, że to pierścień z motylem, choć coś tam widać z tego właśnie symbolu. Zapewne jest to pierścień, który odegra znacznie inną rolę, też również ważną, w sezonie 5, niż możemy się tego spodziewać. Tylko jako? Myślę, że dowiemy się już niebawem. Jak się dobrze przyjrzycie, to za jego plecami można zauważyć wielkie tajemnicze dla nas koło, które znajduje się w jego kryjówce. Przypominając sobie to, że Gabriel jest aktualnie w posiadaniu 14 Mirakuli, w tym dedykowanych im kłami, no to gdzieś musi zapewne je przytrzymywać, prawda? No właśnie, więc wydaje mi się, że to może być właśnie to. Bo co by innego trzymał w swojej kryjówce? Ciężko na ten moment stwierdzić, ale jeśli to zostało ukazane w samym openingu, to musi być coś na rzeczy i będzie to również ważny element u Monarchy w tym całym jego planie na sezon 5. Nawet widać tam jakieś rozmazane wielkie kropki, w których dane kłami mogłaby być przetrzymywane, ale ciężko na ten moment to i faktycznie stwierdzić i potwierdzić. Mam nadzieję, że już niedługo się o tym dowiemy, tak samo jak i również o tajemniczym sojuszu Gabriela z Tomoe, czyli mamą Kagami, ponieważ przejście na kolejną scenę i ostatnią scenę ujawnia dobrze nam znane logo Tsurugi. Ciężko na ten moment stwierdzić, jak to wpłynie na samego monarchę Gabriela, no i w sumie na sam sezon 5, ale wydawać się może, że będzie to bardzo mocny sojusz. Nie tylko przy marce Gabriela, ale i również przy sojuszu z Monarchą, który możliwe, że skorzysta, jeśli chodzi o zdobycie Mirakuli Biedronki i Czarnego Kota. Dlaczego? A dlatego, że z odcinka Fist dowiedzieliśmy się, że Tomoe coś tam wie o tym magicznym świecie. Zasugerowała nam to właśnie ta scena. Więc jeśli to logo się tam pojawia, sam Monarch, jakieś tajemnicze koło za nim, pierścienie z Mirakulami plus ten inny, mniejszy, no to moi drodzy, ten sezon to będzie naprawdę wielka, wielka miazga. No i jeśli chodzi o ostatnią scenę, to widzimy najlepsze duo superbohaterów, czyli Biedronkę i Czarnego Kota, stojących do siebie plecami i trzymających za ręce, a wokół nich lewitujące w okręgu pierścienie Monarchy, symbolizujące 14 zdobytych przez niego Mirakuli. Co taka poza bohaterów może oznaczać? Że albo razem będą walczyć o odzyskanie utraconych Mirakuli, albo to, że po prostu są sobie przeznaczeni i nic ich nie powstrzyma w walce z Monarchą. Albo w sumie to i to, albo coś jeszcze innego, w każdym razie jedno jest pewne, to ta dwójka, w strojach cywilnych, jak i w superbohaterskich, będzie przeżywać niewyobrażalne dla nas, jak i dla nich, przygody, dobre i te złe, które czekają z niecierpliwością w sezonie 5, który jakby nie patrzeć rozpoczęliśmy z wielkim przytupem wraz z jego nowym openingiem. Przypominam, że jeszcze dziś pojawią lub pojawiły się dwa materiały z omówieniem odcinka Evolution, jak i omówieniem zwiastuna do odcinka Multiplication. Nie możecie tego przegapić. Jeśli dotarliście do tego momentu, to napiszcie hashtag opening oraz dajcie koniecznie znać, czy się on wam podobał. Pamiętajcie o łapce, udostępnieniu i subskrypcji z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z każdym nowym materiałem. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Bye bye.